Jak Piotr Żyła, ten dzisiejszy skok w serii próbnej 135,5 metra, ależ byłoby pięknie i cudownie, gdyby tak samo Piotrek skoczył. Niekorzystne warunki, bowiem wieje delikatnie z tyłu skoczni. Piotrek, jeszcze kawałek i pięknie! To jest mocne otwarcie, to jest też sygnał wysłany do kolegów. Słuchajcie, możemy, walczymy, bierzemy się za swoich rywali. 131 metrów, a więc najdłuższy skok na razie tej pierwszej grupy. Patrzę na wiatr, dodatkowo jeszcze 3 punkty dla Piotrka. No to sędziów, dwie siedemnastki, 17,5, 18, 18,5 punktu, a więc dość tutaj rozbieżne te oceny od sędziów. Ale powinniśmy być na pierwszym miejscu. Michał Doleżal, on także bardzo mocno przeżywa ten konkurs. To jest jego przecież pierwszy sezon, kiedy on jako pierwszy trener prowadzi kogo? Polaków! I teraz patrzmy na ten żółty pasek. 135,3, a więc drugie miejsce jednak. Jesteśmy o pół punktu za Słowenią. Pół punktu za Słowenią mimo Japończycy. No i teraz wszystko się wyjaśni. Teraz Kuba Wolny, Przemek. Jakub Wolny, wczoraj 19 w kwalifikacjach, on już wszedł w ten zespół, on już jest jego mocnym punktem i teraz ma to potwierdzić. Frunie, piękny, dobry skok Jakuba Wolnego. Pamiętamy, traciliśmy pół punktu do Słoweńców po pierwszej grupie. Piotrek Żyła, tam kontra Andrzej Laniszek, a tutaj 123,5 metra. Ta sama odległość jak przed chwilą, długość skoku Markusa Eisenbichlera. Oczywiście dalej od Andrzeja Semenicza, o 4 metry dalej. Wniosek z tego prosty. Musimy objąć prowadzenie chyba po tym skoku. Teraz jeszcze tylko popatrzmy, jak z punktami. 2,2 punktu odjęte, tak jakby lekko dmuchało pod narty. Jesteśmy liderami. 252,4 punktu o 2,3 punktu. Polska wyprzedza Słowenię. Troszkę pod narty i skoczył, lądował na dwie narty równolegle, a więc miał sporo punktów odjętych. Trzeba skoczyć dużo bliżej niż 131, żeby objąć prowadzenie. Zobaczymy. 117. Proszę zobaczyć, jak tu wieje, ale to oznacza, że mocne podmuchy z tyłu. Ale kto lepiej zna tę skocznię, jak nie Kamil Stoch, który dwa razy indywidualnie tu wygrywał, który dwa razy zajmował tutaj drugie miejsca i który jest trzykrotnym mistrzem olimpijskim. Dzisiaj Kamil skacze jako trzeci. Michał Doleżal jeszcze nie zdecydował się machnąć chorągiewką, bo jeszcze tam żółte światło. 121 metrów. Tyle mniej więcej musi skoczyć Kamil Stoch. Może więcej, może 122. Kamil Stoch, 123. Lepsze warunki się zrobiły. Już w powietrzu, już wisi nad zeskokiem. Ląduje chyba w pobliżu tego, co trzeba było skoczyć, aby Polska prowadziła. Prowadziliśmy po dwóch grupach, a to grupa trzecia. Mieliśmy przewagę nad Słowenią. 2 punkty z małym ułamkiem, a to 125,5. Więc chyba nic nie może się złego zdarzyć. Dodane 5,2 punktu. Wysokie noty. Jeden z sędziów dał nawet 19,5, ale ta ocena akurat nie będzie brana pod uwagę. Odpadnie jako skrajna. 18,5 to jest ocena u sędziów, ta, która będzie zaliczana. A zatem Kamil Stoch po tym 125,5-metrowym skokie wyprowadza nas, a właściwie no, umacnia nas na prowadzeniu. Mieliśmy ponad 2 punkty po dwóch grupach, mamy teraz 5. I za moment koniec tej pierwszej serii. Pamiętamy, po pierwszej, po tych 3 grupach pierwszej serii i po skoku Kamila Stocha na odległość 125 metrów. Wcześniej przecież też Kuba Wolny, 123,5. Objęliśmy prowadzenie. Dawid, 121,5, by wyprzedzić prowadzących Austriaków. Polak już w powietrzu, ładnie położony. Teraz trzeba łapać te metry i pięknie. I będziemy na pierwszym miejscu po pierwszej serii konkursu drużynowego. Z jakim spokojem Dawid to zrobił. Jak miękko wylądował. Wysokie noty pojawiają się od sędziów. 18, 18,5. Jest jedna 19. A do tego te warunki, w których skakał. 6 punktów dodatkowo za wiatr. Mocno wiało z tyłu skoczni. 7,2 za skrócony rozbieg, co oznacza 13,2 punktów rekompensaty. Grzegorz Sobczyk, Michał Doleżal już sobie gratulują, bowiem my w tym momencie 522,4 punktu, co oznacza, że nad drugą Austrią mamy w tej chwili 11,1 punktu przewagi. Moment Piotr Żyła, który będzie kończył tę pierwszą grupę w serii finałowej. Przypomnijmy, 128,5 metra Daniel Andretande, 133 Filip Aschenwald, Jan Austriacy, którzy byli za nami po pierwszej serii, ale pamiętamy, jak daleko skoczył Piotrek Żyła podczas pierwszej serii, 131 metrów, ale teraz trudne warunki, wieje z tyłu skoczni, jest sygnał.
sygnał od Michaela Doleżala. No i patrzmy, około 121 metrów musiałby skoczyć Piotrek, byśmy utrzymali to pierwsze miejsce. I on ląduje przed punktem konstrukcyjnym. Tak patrzę w tym momencie, szanowni państwo, komputer pokazuje plus 14 punktów za wiatr. To są warunki, w których nie sposób odlecieć, w których nie sposób uzyskać dobrą odległość. W tej chwili po korekcie to 13,6 metra na sekundę. To jest naprawdę huragan z tyłu u Piotrka Żyły i stąd też jej odległość, zaledwie 117 metrów. Widzimy skwaszony troszeczkę Piotrek, bowiem lądujemy na drugim miejscu. Jesteśmy za Austrią ze stratą 8,6 punktu. Tak, Jakub Wolny, już gdzieś biało-czerwone flagi. Jakub Wolny kontra Daniel Huber, tak byśmy chcieli. Austriak skoczył 134 metry, ale pamiętajmy, Kuba już trochę okrzepł. On ma udział w trzech zwycięstwach reprezentacji Polski w drużynowych konkursach Pucharu Świata, w tych trzech, które były w ubiegłym sezonie i w Wiśle, i potem w Willingen, i wreszcie w Planicy. A więc Kuba Wolny będzie zamykał tę drugą grupę. W pierwszej kolejce 123,5 metra. Trzeci rezultat tej pierwszej kolejki z tej drugiej grupy. Kręci wiatr mocno. Widzą państwo te wiatromierze, co tam się dzieje. Na czerwono zapala się korytarz, a więc trzeba będzie przerwać. Trzeba będzie czekać. Zawsze to jest trudny moment. Kuba już jest doświadczonym zawodnikiem. Mistrz świata juniorów 2014. My tutaj wymieniamy często te tytuły dla Norwegów, dla Markenga czy Lindvika. No to przypomnijmy, Jakub był też mistrzem świata juniorów, ale teraz musiałby pofrunąć szalenie daleko. 137,5, czy stać go na tak daleki skok? Jakub leci jak najdalej, ale on ląduje nie tak daleko. On ląduje dużo bliżej. Zielona linia, która gdzieś tam sięgała prawie rekordu skoczni, a on w okolicach tej czerwonej, tej, która wyznacza punkt K, metr przed nią, 119 metrów. Nie ma mowy, abyśmy byli liderami po tej drugiej grupie, czyli po sześciu tak naprawdę grupach w 3/4 konkursu drużynowego. Na półmetku prowadziliśmy o 11,1 punktu. Przypomnijmy, straciliśmy to po pierwszej grupie, tracąc 8,6 punktu do Austriaków. Teraz będziemy na drugim miejscu, ale nasza strata do Austrii w tej chwili wzrasta i wynosi w tym momencie 30,7 punktu. Odpłynęli przy skok Herla. 114 metrów, tyle skoczył Jan Herl, tylko 114 metrów. To jest doskonała okazja do tego, żeby spróbować odrobić, żeby zaatakować tę pierwszą pozycję, żeby spróbować wrócić. Kamil Stoch pod narty, 133 metry w tej chwili. Tyle mniej więcej musiałby skoczyć Kamil. Jak zwykle przepięknie w powietrzu. Kamil, jeszcze kawałek, chciałoby się krzyknąć. A tymczasem Kamil ląduje przed 120 metrem. Patrzę na wskaźnik wiatru. Tutaj ten uśredniony pokazuje minus 1,1 punktu. Co też takiego się stało, że Kamil skacze 118 metrów. To jest 7,5 metra bliżej niż w pierwszej serii. No typu od 16,5 któryś z sędziów dał taką nawet niską ocenę. 3,18, jedna nota 17,5 punktowa. No jak to się teraz będzie przedstawiało? Jesteśmy na trzecim miejscu, punkt za Norwegią i 25,5 punktu. Z tych trzech reprezentacji jest reprezentacja Polski i jej lider Dawid Kubacki, mistrz świata ze skoczni normalnej z Zefeld. W pierwszej kolejce 126,5 Adam Małysz. I my patrzymy na Dawida. W pierwszej kolejce mocno wiało mu w plecy. Teraz chcielibyśmy, żeby pokonał Petera Preutza. Był ex aequo z nim w kwalifikacjach. Dawid Kubacki już w powietrzu. Jak najdalej. Dmuchajmy mu pod narty. Niezły skok. Dobry skok. Ale czy wystarczy, żeby się obronić? Pewnie, żebyśmy wskoczyli na podium, choćby to na to trzecie miejsce. Może wystarczyć 120,5 metra, nie wiem, nie rozstrzygajmy tego. Te wszystkie przeliczniki do liczenia będzie miał dodane 4,1 punktu. Mamy 18 punktów od większości sędziów, chociaż dwóch sędziów dało po 17,5 i ta ocena pewnie też wejdzie. Oczywiście, aby objąć prowadzenie, wystarczyło 114 punktów. 114 metrów, było 120,5. Musimy prowadzić. Będziemy na podium. Będziemy na podium po raz 26. Tylko 3 na trzecim.